Zakaz zgromadzeń został złamany przez polskich polityków w trakcie obchodów 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej. Policja opublikowała komunikat, według którego do złamania ustawy nie doszło, Polacy są wściekli. Niedawno wydany miał dotyczyć zbiorowisk większych niż dwuosobowe i nie dotyczyć członków rodziny. Okazało się, że w ustawie jest jeszcze inny wyjątek, z którego politycy polskiego rządu. Mimo to, wiele osób uważa, że niepotrzebnie stworzono zagrożenie. Nie tak miały wyglądać obchody rocznicy katastrofy smoleńskiej. Politycy bez maseczek nie zachowali dystansu z początku, jak zapowiadał szef kancelarii, Michał Dworczyk. Przed pomnikiem ofiar smoleńskich miał być obecny sam Jarosław Kaczyński. Kolejni politycy mieli oddawać hołd ofiarom w mniejszych grupach. Rzeczywistość okazała się zgoła inna. Prezes wmaszerował na plac w otoczeniu polityków ze swojej partii, którzy niewiele sobie robili z minimalnego dystansu. Policja zastrzegła, że w teorii do złamania zakazu nie doszło. W związku z obchodami 10. rocznicy katastrofy smoleńskiej przypominamy, że nie mamy w tym przypadku do czynienia ze zgromadzeniem w trybie ustawy, a poszczególne osoby wykonują swoje zadania w ramach pełnionych urzędów i funkcji. Podobnie, jak prowadzący relacje dziennikarze, napisano na Twitterze stołecznej policji. Wielu internautów jest jednak wściekłych, uważają za niesprawiedliwe to, że obywatele dostają mandaty, często niesłuszne, za łamanie ograniczeń poruszania się. Tymczasem politycy bezpardonowo wchodzą w dużej grupie na plac Piłsudskiego w Warszawie i nie dają dobrego przykładu reszcie społeczeństwa. Relacje z wydarzenia można było oglądać m.in. na stacji TVN, gdzie wyraźnie było widać, że nie zachowano środków bezpieczeństwa. Zakaz zgromadzeń złamany przez polityków? Mecenas udziela odpowiedzi, która wiele wyjaśnia. Dalsza część testu pod galerią temat rzekomego złamania przepisów przez polityków skomentował dla Gazety Wyborczej mecenas Jacek Dubois. Stwierdził, że doszło do złamania zakazu, ale innego niż ten przewidziany w ustawie. Przede wszystkim został złamany nakaz używania rozumu, bo rozum mówi, że trzeba chronić siebie i innych obywateli. Ludzie władze mogą podejmować decyzje i wyznaczać sobie pewne obowiązki, a w tym przypadku podjęli decyzję o zgromadzeniu się, bez maseczek i bez zachowania bezpiecznych odległości, tłumaczył ekspert. Źródło: